Drodzy Państwo, w naszym studiu bardzo miły gość, pani Beata Anna Symołon, teatrolog, twórczyni salonu artystycznego Sabas, krytyk, redaktor teatraliów, a przede wszystkim radomszczanka i twoje serce chyba troszeczkę jest rozdarte między Krakowem a Radomskiem, bo na co dzień mieszkasz w Krakowie. Witam serdecznie. Ja powiedziałabym tak, nigdy z Radomskiem się nie rozstałam definitywnie, ponieważ przyjeżdżam systematycznie do Radomska rodzinnie. Mm-hmm. W związku z czym jakby Radomsko jest mi bliskie, ale nie tylko rodzinnie. Mieszkasz w Mekce polskiej kultury, czyli w Krakowie, a ja zapytam przekornie. Czy w małych miastach dziać się mogą rzeczy wielkie? No tak, wszyscy mi zazdroszczą Radomska. Tego, że mogę przyjechać do Radomska i pójść na koncert Wiedeńczyków, że mogę obejrzeć spektakle z całej Polski, które dzięki scenie, jednej ze scen Jaracza mogę obejrzeć. To, że widzę wiele wystaw właśnie tutaj, instalacje, które znam z Krakowa i pojawiające się tutaj, też jakoś budują taki pomost emocjonalny. I poeci z Krakowa pojawiają się w Radomsku? W Krakowie jest poeci z Radomska, a w Radomsku poeci z Krakowa, w obie strony. I oczywiście Różewicz Open Festival. Mówimy o tym festiwalu już teraz po cichutku. W tym roku przygotowujemy się do Różewicz Open Festival online. Tak jak całe nasze życie uciekamy w sieć. Do tego powrócimy za chwilę. A ty też przy okazji tego festiwalu jesteś u nas, bo już rozmawiamy, bo już mamy plany, że będziesz naszym gościem podczas tegorocznego festiwalu. Bardzo cieszę się z tego zaproszenia, dlatego że jakby bracia Różewiczowie gdzieś tam w moich poszukiwaniach, w moich tekstach od lat się pojawiają. W związku z czym to też taki miły powrót. I bardzo bliskie twojemu sercu. Oczywiście tak. Mówisz bracia, czyli trzech braci. To taka oczywista odpowiedź, że Tadeusz to jest twój... Tadeusz, tak. Oczywiście, że to kwestia i poezji, i sztuk teatralnych. Stanisław, z którym spotkałam się bezpośrednio, właściwie spotykałam się przez wiele lat przy okazji Biennale Fotografii Biało-Czarnej, gdzie on zasiadał w jury, ja pisałam o tych biennale. I jakby takie nasze prywatne rozmowy. Do końca otrzymywał Gazetę Radomszczańską, w której pisałam i mam potwierdzenie pisemne, że czytał moje teksty, więc to takie też niezwykle osobiste. Natomiast Janusz Różewicz w tym sensie, że no jakby właśnie dzięki Różewicz Open Festival poznałam jego twórczość, jego książkę, którą wydał Dom Kultury, ale także to, co podkreślam, to ważność konkursu imienia Janusza Różewicza, który odbywał się przez kilka lat i mam nadzieję, że będzie się odbywał, ponieważ nagradzane są bardzo dobre książki poetyckie, w związku z czym jakby one gdzieś tam pracują na to imię Janusza Różewicza, w ogóle na nazwisko braci Różewiczów. Zresztą sama publikuję informacje o tym konkursie. Czyli praktycznie już mamy odpowiedź, dlaczego właśnie ciebie zaprosiliśmy do udziału w tegorocznym festiwalu. Festiwalu, który będzie taki strasznie radomszczański i dobrze, bo... Nie strasznie. Pięknie radomszczański. Bo goście z Radomska, którzy gdzieś tam się rozjechali po świecie, czy na przykład do Krakowa, będą radomszczańscy muzycy, oczywiście z zaproszonymi gośćmi. Będzie spacer po Radomsku, ale to jeszcze pozostaje niespodzianką. Jeszcze póki co cichosza. Będziemy do tego tematu, myślę, już coraz częściej wracać. Ale podkręcamy, prawda? Podkręcamy tak. Tempo. Natomiast wracamy do świata w sieci. Batko, obserwuję twoją działalność. Na początku były wiersze nagrywane komórką. Teraz to już jest zawodowe studio telewizyjne, czyli poezja znalazła swoje miejsce w sieci, w internecie, w tych ciężkich czasach. Zaczęło się od tego, że jakby ileś osób było trochę załamanych i jakby gdzieś tam telefonowali do mnie, że brakuje im spotkań, brakuje im poezji, brakuje im jakiegoś takiego wyciszenia. Zaczęłam od Biblii i od takich tekstów, które gdzieś rzeczywiście myślałam, że będą ważne. Zresztą miałam trochę takich czasowych zobowiązań. I odbiór przeszedł moje najśmielsze oczekiwania, bo jeżeli na sali teatralnej
gromadzi się 20-30 osób. Spotkania z publicznością 50-osobową to już są duże spotkania poetyckie. Jak wiecie najlepiej, to nagle tutaj okazało się, że te nagrania ogląda tak na dzień dobry 1000 osób. Czyli możemy powiedzieć, że ta sytuacja spowodowała, że ludzie zapragnęli poezji? I ja myślę, że to jest tak, że jest czas wyciszenia. Że tego wyciszenia nie było, był pośpiech, a poezja wymaga skupienia, prawda? Ale też jest tak, że ludzie zaczęli zadawać sobie pytania, takie podstawowe, elementarne, o życie, o sens, szukają nadziei, a poezja tę nadzieję daje, prawda? To, że to się rozwija, to jakby jest kwestia tego, że jakby no, im dłużej pracujemy, tym musimy się bardziej doskonalić, prawda? I no, ja tutaj rzeczywiście w Dworku Białoprątnickim znalazłam doskonałą przestrzeń do realizacji tego, z którym rzeczywiście od tego też 2012 roku współpracuję, więc to też nie jest nic jakby nowego, tylko kontynuacja na innych zasadach. Natomiast jakby już myślę, że trochę odchodzę od takiego prezentowania, czytania czegokolwiek na rzecz promowania konkretnych twórców, konkretnych książek, dlatego że one się pojawiają i chodzi mi też o to, żeby to było pokazane życie, bieżące życie poetyckie. No potwierdzeniem jest ten telefon, który cały czas dzwoni. Do ciebie dzwoni. Czyli dzwonią już kolejne osoby z propozycjami na kolejne spotkania poetyckie, bo to jest duży plus. To jest duży plus tej całej sytuacji, w której się chyba znaleźliśmy, prawda? Bo musimy wszędzie znajdywać plusy. Ty jesteś taką osobą zawsze pogodną, zadowoloną i ten plus, że właśnie poezja jest teraz z nami, jest plusem wielkim. Tak, i ja myślę, że jakby rzeczywiście nie trzeba zachęcać, ale zachęcam mimo wszystko, prawda? Ale jeszcze czytania. Zapytam o jedno, bo też zdarza mi się prowadzić spotkania w Miejskim Domu Kultury. No nic nie zastąpi tego widza, który siedzi naprzeciwko, no, prawda? Nie zastąpi. To jest tak, że jakby rzeczywiście pierwsze nagrania były trudne, bo ja też jestem przyzwyczajona do interakcji, prawda, z publicznością, nie tylko jakby z moim gościem czy z muzykami, a często jest tak, że nawet muzycy nagrywani są gdzieś obok. Natomiast tak naprawdę to, o czym już mogę powiedzieć po kilku miesiącach doświadczeń, można się skupić bardziej na słowie. Dlatego, że jakby jest to wyciszenie, prawda? Nawet w momencie nagrywania. I pojawiają się treści, które tak naprawdę przy udziale publiczności nie pojawiłyby się. Powiedziałaś, można skupić się na słowie. Stąd tytuł naszej audycji Kultura ma głos. No cóż, Batko, chyba musimy powoli się żegnać, ale do zobaczenia na Różewicz Open Festival Online. Zapraszam serdecznie. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo.